Niech ta kometa już jebnie. Niech jebnie raz, a porządnie. Bo normalny, cywilizowany człowiek nie jest w stanie ze spokojem, który ze względu na szacunek do samego siebie i miłość własną musi zachować nawet w takiej sytuacji, no nie jest w stanie żyć pod jednym dachem z takimi zwyrodnialcami. Z nimi i z każdym, kto bierze takie zachowania w obronę. Wchodzić! Ej, góra! Pozdrów Facebooka! Zdarzenie miało miejsce około północy z soboty na niedzielę. Tę sobotę mam na myśli. W okolicach miejscowości Wyczółki w powiecie siemiatyckim. Horda polskojęzycznej młodzieży w towarzystwie zagranicznych gości zaatakowała patrol Wojska Polskiego, co widzieliście przed chwilą na nagraniu. Oblewali żołnierzy piwem, wyzywali, naruszali nietykalność i pluli na mundur przy całkowitej bierności wojska. Tu już nie ma miejsca na słodkie opowieści, usprawiedliwianie, szukanie rozwiązań, ocenę sytuacji. Jakieś rozmowy politologów, socjologów, filozofów, broń Boże, i dziennikarzy, którzy nieustannie pytają polityków, którzy przecież nic nie mogą. Co pan zamierza z tym zrobić? A co on ma zrobić, skoro nie jest w stanie podjąć decyzji bez jakiegoś swojego mocodawcy z tej czy innej granicy? Tu jest miejsce na pełne brutalności i surowości, przykładne ukaranie bezwzględnym więzieniem winnych i pozbawieniem ich praw publicznych na ładnych parę lat. Polacy nie życzą sobie, aby taki motłoch miał dokładnie te same prawa, co praworządni obywatele. Trzeba to powiedzieć wprost, bez owijania w bawełnę. Nie ma dla was miejsca w naszej ojczyźnie. Nie chcemy mieć z wami nic wspólnego, nie chcemy z wami jeździć tym samym autobusem do pracy, kupować w tych samych sklepach i nawet oddychać tym samym powietrzem. Na tym polega nieuchronność kary za tak parszywe przewiny, aby teraz latami rozwlekać procesy? Kibiców jakoś sądy skazują w 24 godziny. Są takie specjalne ustawy, które o tym mówią. Czemu tutaj one nie działają? Politycy nie wiedzą, co robić? To Miśko z okienka ma wam mówić? Władku, Władysławie Kosiniak-Kamyszu, do którego teraz się zwracam, bo przecież się znamy, jesteś ministrem obrony, zaproponuj takie rozwiązanie, 24-godzinne sądy dla każdego, kto atakuje polskiego żołnierza, polskiego funkcjonariusza. Jeżeli państwo nie zareaguje właściwie, to właściwie natomiast powinni zareagować mieszkańcy tej miejscowości, jeżeli te indywidua są z waszego regionu. Jeżeli więc wiesz, kim jest ta zwyrodniała banda i rzecz działa się w twojej okolicy, rozpoznajesz te twarze, zachowaj się z honorem. Jeżeli ktokolwiek z nich pracuje w twojej firmie, wywal na zbity pysk. Jeżeli kupują bułki w twoim sklepie, mów, że się skończyły. Jeżeli przyjdzie kupić zestaw sztućców i talerzy, to powiedz, że psy jedzą z podłogi lub z misek. Jeżeli wejdą do twojej restauracji, wyproś i musisz wtedy potwierdzić stanowczo, że zwierząt nie obsługujemy. Tu Marek Miśko i kanał Marek Miśko, czuwaj. Marek Miśko nieco wzburzony, ale czuwaj w tygodniu. O sprawach ważnych i pilnych, a za taką sprawę uważam kolejny atak fajnopolactwa na żołnierzy Wojska Polskiego, którym również się dziś dostanie, bo zapominacie wojskowej przysięgi, a sam mundur nie sprawia, że zasługujecie z automatu na szacunek. Tak samo jak sutanna nie czyni dobrego pasterza. Czyny, a nie słowa. A wy witajcie i czujcie się jak u siebie. Chociaż nie wszyscy się dzisiaj tak poczują. Jedna pani ostatnio napisała w komentarzu: za te pojawiające się w pańskich programach wulgaryzmy wycofuję swój patronat, panie Marku. Tak jakby tych wulgaryzmów było jakoś nie wiadomo jak wiele. Osoba ta zapomniała się podpisać, ale jeżeli pani to ogląda ten program, to chciałbym powiedzieć bardzo ważną dla mnie rzecz. I proszę mnie źle nie zrozumieć. Po pierwsze, zawsze
jest tu pani mile widziana. Bez względu na to, czy subskrybuje, czy nie, czy coś tam się dorzuci, czy też nie. Tak jak każdy z was. A pieniądze mogę pani zwrócić, proszę o kontakt. Po drugie, mam z czego żyć. Jestem ojcem wielodzietnej rodziny, a co za tym idzie, mam wiele obowiązków. Czuwaja robię dodatkowo. Być może kiedyś stanie się moim źródłem dochodu. Na razie nie. Całe życie, co może potwierdzić kilkadziesiąt znanych w świecie konserwatywnym osób w Polsce, z którymi działałem i nadal działam społecznie, wszystko robiłem sam i za własne ciężko zarobione pieniądze, a pracuję od 15 roku życia. Jeżeli zwracam się o wsparcie patronów, to nie dlatego, abym stał się zakładnikiem kogokolwiek i czegokolwiek. Założył na siebie, na swój wyraz ekspresji, charakter, jakiś obrzydliwy kaganiec. Nie jestem psem, nie chodzę w kagańcach i nie znoszę, gdy próbuje się na mnie przypiąć nawet najdłuższą smycz. Proszę was o to, ponieważ nie jestem w stanie samemu unieść tak dużego wyzwania, jakim jest Czuwaj. Więc wasze wsparcie nie jest po to, abym stał się zakładnikiem czegokolwiek, ale miał czas na to, aby poza obowiązkami rodzinnymi i zawodowymi robić to, co uważam za ważne i potrzebne. I bardzo jest mi miło, że znakomita większość z państwa szalenie to docenia. Rozmawiam przecież z wami, gdy spotykamy się w różnych częściach Polski, po mszach świętych, pod kościołami, ostatnio w Gdańsku. Otóż cenię sobie głęboko wolność każdego człowieka, ale ja też jestem wolny. Nie klnę jak troglodyta lub jakiś ulicznik spod budki z piwem za każdym razem, gdy trzeba postawić przecinek. Staram się przykładać dużą wagę do polszczyzny, która jest częścią mnie i pewnie wielu z was. Uczyć akcentowania poprzez swoją mowę. Ten piękny język również mnie definiuje, a kiedy decyduję się już na podkreślenie jakiegoś zdarzenia czy też sytuacji w ten właśnie sposób, taki dobitny, to znaczy, że doszedłem do przekonania, że tak właśnie trzeba, bo sprawy do tego dojrzały. Kompletnie więc się z takimi reakcjami nie zgadzam, ale szanuję oczywiście to zdanie. Nie zrezygnuję z tego wyrazu ekspresji i proszę nie stawiać mnie na równi z zapitym menelem, który nie wie, czym jest poprawna polszczyzna. Wiem, kiedy użyć takiego słowa, bo władam zawodowo językiem od blisko 20 lat, więc kiedy używam takiego przecinka, to oznacza, że wiem, kiedy jest on niezbędny. Napisał też pan Jacek, pełen troski. Dziękuję panie Jacku za tę informację. Napisał pan, że nie będzie już więcej polecał moich komentarzy ze względu na pojawiające się przecież od czasu do czasu słowa dobitne swoim dzieciom. Panie Jacku, ja nie będę panu udzielał rad, bo to nie jest moja rola, ale jeżeli pan by sobie życzył, to podzielę się swoim doświadczeniem. Ojca czwórki, męża od 17 lat. Nie trzymam swoich dzieci pod kloszem, pozwalam oglądać Czuwaja i grać w wojskowe strzelanki, gdzie giną fikcyjne postaci. Moje dzieci wiedzą, że jak ojciec powie, to znaczy, że sprawa jest bardzo poważna i dlatego traktują poważnie wszystko, co mówię. I mam nadzieję, że całym sobą buduję u nich szacunek. I dlatego to właśnie słowo teraz wypikałem, bo było tutaj niepotrzebne. Chciałem tylko powiedzieć, o jakim słowie mówię. Nie usłyszeliście tego słowa, ale dobrze wiecie, o jakie słowo chodzi. Pojawia się ono wtedy i zawsze tam, gdzie jest potrzeba zaznaczenia dobitnego charakteru, stylu i przekazu. Ten kanał ma określony charakter, styl i temperament. Widzę jego dobre owoce, czytam masę prywatnych wiadomości, w których wielu z was utwierdza mnie w przekonaniu, że warto było podjąć to wyzwanie, że posłuchałem mojej żony, która mówiła, Marek, załóż ten kanał. Ale że to ja biorę odpowiedzialność za wszystko, co tutaj mówię, to ja również będę decydował, jak będzie się to odbywało. Zawsze możecie liczyć na moją szczerość. I tak było to wszystko właśnie, co powiedziałem tutaj, właśnie szczere. A wszystkim, którzy cenią sobie wykonywaną tutaj przeze mnie pracę, polecam dołączenie do zaszczytnego grona mecenasów. Programy na kanale Marek Miśko Czuwaj powstają dzięki waszemu zaangażowaniu, za co jak zwykle kłaniam się państwu w pas. Bez was Czuwaja by nie było. Jeżeli ktoś z państwa byłby natomiast zainteresowany dołączeniem do zaszczytnego grona mecenasów i ma życzenie wynagrodzić mi wykonywaną tutaj pracę, ale przede wszystkim wierzy w to, że to, co wspólnie tutaj robimy, ma sens i warte jest kontynuowania, zapraszam klasycznie do pierwszego komentarza i opisu tego filmu. Możecie postawić nam kawę poprzez serwis Buy Coffee, bo jak dobrze wiecie, lubimy kawę, lub przyłączyć się do zrzutki i znaleźć jakąś inną formę wsparcia, która jest tam opisana. No to co? Wszystko załatwione. Sprawy uregulowane. No to zaczynamy. Jebać mu! Wypierdolę! Co to? Co to? Co to?
Chodź, wyzywali, obrażali, pluli, wylewali na żołnierzy piwo. Najbardziej agresywne były nachlane kobiety. Jebać psa! Jebać mur! Jebać psa! Jebać mur! Jebać psa! Jebać mur! Jebać psa! Nie ma nic gorszego niż pijana kobieta, nie władająca swoją wolą. Nie była to żadna młodzież, ale dorośli ludzie pełnoletni, bawiący się na weselu dwóch aktywistek wiadomej prowiniencji. Tak, dwóch aktywistek. Zablokowali drogę, wojsko spokojnie czekało, gdy wracali z granicy. Po chwili poprosili o wolny przejazd i spotkali się z tym. Stawanie kilka centymetrów od żołnierza, darcie mu się w twarz, plucie na niego, a na koniec nic nie robienie. Gdy jedna ladacznica zdjęła majtki i pokazała gołą dupę publicznie w kierunku wojska, znajduje swoich obrońców. Dajecie wiarę? Może pokazała ten tyłek dlatego, że po tyłku rozpoznają cała okolica, bo rzadziej widać jej twarz, skoro prowadzi aktywne nocne życie, a częściej po prostu, za przeproszeniem, dupę. Zdajecie sobie sprawę, że z jednej strony cała masa uśmiechniętych fajnopolaków zaczęła mnie atakować na Twitterze za żądanie od ministra Kosiniaka-Kamysza, którego znam osobiście, pilnych, bezwzględnych i natychmiastowych działań, a z drugiej strony niezauważalny, ale jednak, co mnie bardzo zdziwiło, procent ludzi, wydawałoby się myślących tak samo jak my, poddawał pod wątpliwość konieczność ostrego nazywania takich właśnie zachowań. To są te dwie nieakceptowalne przeze mnie cechy. Wiernopoddańczość i obrona zła, tylko dlatego, że wpisuje się to w jakąś ideologiczną lub partyjną narrację, a z drugiej strony naiwność ludzi po naszej stronie, którzy czasem wydaje mi się, że są w jakimś kloszu zamknięci. Że za mocno, panie Marku, że katolicyzm. Przecież nie mówię, żeby postawić przy starostwie powiatowym w Siemiatyczach gilotynę, lecz to, aby bezwzględnie i przykładnie tych ludzi ukarać. Jak długo mamy dawać się poniewierać? Wiecie, jakie mogą być tego dalekosiężne konsekwencje? Jak długo mamy uchodzić za frajerów Europy? Bo katolicyzm? Nic mnie bardziej nie brzydzi. Tak, brzydzi, bo tu chodzi o postawę, nie o człowieka, niż podmiana katolicyzmu i robienie z katolików ludzi słabych. Nie jesteśmy słabi. Jeżeli byli tam ludzie z innymi paszportami podczas tego zdarzenia, to nie ma żadnego odsyłania ich do kraju. Więzienie i kropka. Tyle lat Polska żąda wydania knura ze Skandynawii, a Norwegowie pokazują nam środkowy palec. Jak ze Szwecji jednego chcieliśmy ściągnąć, to też nie było mowy. A przecież to był nasz obywatel. Tylko my, jako Polacy, zawsze mamy być chłopcami do bicia. Nie wiem jak wy, ale ja sobie wypraszam. Przecież to zachowanie nie jest tylko jakimś pijackim wybrykiem. Żeby to było jednorazowe, raz na 10 lat i koniec. Można byłoby jeszcze jakoś przymknąć oko, oczywiście osądzić społecznie również, prawda, w tym sensie, żeby jakiś ostracyzm zachować. Ale nie, żeby bić na alarm. To, co się wydarzyło, to jest konsekwencja i zbieranie tego, co zostało zasiane. Widzimy to przecież od 2 lat, co dzieje się na granicy. Jaką machinę uruchomiono przeciwko Polsce i jej obrońcom. Jak zakodowano ludzi do nienawiści przeciwko wszystkiemu, co nasze. I weź, człowieku, widząc to wszystko, zachowaj nerwy. W normalnych czasach ojciec strzeliłby ją w pysk za to, co zrobiła, a następnie wszystkich publicznie przeprosił w kościele od ołtarza na kolanach. Niestety czasy są, jakie są, i poddaje im się jakiś tam niewielki procent ludzi sądzących, że są po naszej stronie. To jest ogromny błąd, bo to jest gangrena, która przejdzie niedługo na całe ciało i na umysł. W sytuacji, którą widzimy, z czym się spotykamy, nie ma półśrodków. Tu musi wejść całą swoją mocą prawo, musi zainterweniować państwo. I będzie musiało to zrobić, bo widać już zmianę tej politycznej tendencji, bo coraz więcej ludzi ma tego dosyć. A czy wiecie o tym, że w mediach od kilku godzin pojawia się informacja, że już państwo działa, że już wszystko jest pod kontrolą, że przesłuchano w tej sprawie 17 osób? A wiecie, kogo przesłuchano? Tak, 16 żołnierzy i jednego dowódcę. I teraz pani Halinko, czy tam inna Grażynko, oburzona padającymi tutaj od czasu do czasu dosadnymi słowami. Co pani sądzi? Nerwy na wodzy? Uśmiech dziennikarza? Dociekliwość? Klasyczne media? To ich nieustanne pierdzielenie, zapraszanie polityków teraz będzie i zwracanie się do ich niekompetencji? Co sądzić, co uważać, jak reagować, To nie tutaj. Mężczyzna, kiedy trzeba, musi być dosadny, konkretny, ostry jak brzytwa. Tego nauczył mnie ojciec, a współczesne kobiety, często bojące się swojego cienia, nie powinny, również dla swojego bezpieczeństwa zresztą, zabijać w facetach ich męskości i wszelkich cech tej męskości oraz siły. Nie będą was bronili chłopcy w rurkach i filozofowie z korporacji. Ale to nie wszystko, moi drodzy.
Nie wszystko. Mówię o tym przesłuchaniu. Jak można mówić lekko i stosować umiar, gdy nagle pod swoim postem o całej akcji czytam nie pierwszy, ale jeden z kilku komentarzy, który chwali działania tej dziczy. Zobaczcie to. Jedni w tym kraju, co się sprzeciwiają zbrodniarzom. Mam dla nich szacunek. Oby polskie wojsko i Straż Graniczna skończyli jak w Katyniu. Zbrodniarze. Gnoju, żebyś wpadł w moje ręce za te słowa. I teraz co? Że za mocno, panie Marku? Bo dziecko ogląda? Niech się dziecko uczy, jak powinien zachować się mężczyzna. Bo świat nie jest taki, jak budujecie tylko w domu. Świat jest różny. Dziecko wyjdzie na zewnątrz i spotka się z tym prędzej czy później i musi wiedzieć, że mężczyzna ma być mężczyzną i czasem, kiedy takie słowa z ust mężczyzny padają, to znaczy, że muszą. Ja nie jestem profesor Bralczyk. Że za mocno, panie Marku. To polecam miejsca, w których jest lekko. Oburzonych fajnokatolików odsyłam do ojca Szustaka, tam jest miło, przyjemnie i o niczym, a zniesmaczonych niekatolików przed telewizory i telewizje śniadaniowe, tam jest Konstans. Tu można z dziećmi oglądać. Tu nie ma lekko i zawsze usłyszycie ode mnie to, co uważam i wiem, że jestem wyrazicielem myśli wielu z was. A z tym niewielkim ułamkiem, czasem nas tutaj odwiedzającym, już od dawna miałem się rozprawić. I teraz to po prostu zrobiłem. Kanał Marek Miśkoczuwaj nie jest miejscem dla słabych, którzy chcą pozostać słabi. Życzenia, aby polskie wojsko, współczesne wojsko, skończyło jak oficerowie w Katyniu za obronę granicy. No czemu się nie uśmiechacie? Nawet jeżeli takie komentarze płyną skąd zorganizowanych troli internetowych działających dla tych czy innych, to dzisiejsze zdarzenie pokazuje dobitnie, że to ziarno trafia na podatny grunt. Tak działa ten system. Po to państwa, służby, obcych wywiadów tworzą troll konta i są one tworzone, aby podejmować próbę społecznego oddziaływania. Jeżeli ktoś bagatelizuje ich systemowe działanie, nie wie, o czym mówi, a jak nie wie, to niech lepiej nie zabiera głosu, tylko uważnie słucha, co mają do powiedzenia mądrzejsi i ci, którzy mają wiedzę. Ja być może mądrzejszy nie jestem, ale akurat o tym wiem. Taki mój zawód. Więc mamy kolejne paskudne zdarzenie i już oczyma wyobraźni widzę, że pomimo wielkiego oburzenia Polaków, prokuratura okaże się tutaj nader łaskawa. Przyzwyczailiśmy się bowiem, że narzędzia państwa działają skutecznie tylko wtedy, kiedy odpowiednie organa zwęszą antysemitów czy też faszystów, prawda? Kiedy trzeba było natomiast zamykać ludziom restauracje czy liczyć ludzi w kościele podczas tego, co nam wmawiano, a okazało się zupełnie czymś innym, no to co się działo? Byli nader skuteczni. Policja, Straż Miejska, sanepid i nie wiadomo kto jeszcze. U jednego człowieka i kontrola skarbowa. Wydaje mi się czasem, że na nikogo w tym kraju nie można liczyć. Mówię tutaj o politykach. Premier śpi do późna, jego koalicjanci ściągają gacie i dają się poniżać i trwają w tym układzie, jak widać, dla stołków. Ministerstwo od rana gadało o incydencie. Dopiero teraz, naporem opinii publicznej, zaczęli radykalizować swoje stanowiska. Jestem przekonany, że gdyby nagranie nie wyciekło do mediów, to nic by z tym nie zrobiono. No, co innego, gdy grupa Polaków społecznie w ramach przepisów prawa organizuje obywatelskie patrole na granicy i wyłapuje napadających na nas przybyszów. No to wtedy młyny sprawiedliwości dostają wiatru w te swoje łopaty czy tam skrzydła i zasuwają, że aż cała konstrukcja trzeszczy. Wszyscy słyszą. W końcu minister obrony opublikował nawet dobre pismo, moim zdaniem, żądając od prokuratora generalnego objęcia sprawy osobistym nadzorem. Problem tylko taki, że tym prokuratorem generalnym jest Adam Bodnar, a my już wiemy, czym to, prawda, pachnie. Czy to dobrze, czy nie, w naszych warunkach nie wiem, ale coś jakoś zaczęło się w końcu dziać. Szanowny panie ministrze, w związku ze skandalicznym atakiem na naszych żołnierzy pełniących służbę na granicy polsko-białoruskiej przez około 20-osobową grupę młodzieży, który miał miejsce w nocy z 13 na 14 lipca bieżącego roku, proszę o dołożenie wszelkich starań, aby sprawcy tego haniebnego czynu zostali jak najszybciej ujęci i surowo ukarani. W mojej ocenie atak ten nie był przypadkowy, a jego celem było podważenie prestiżu państwa polskiego oraz podważenie zaufania do naszych sił zbrojnych. Proszę pana ministra o objęcie tego postępowania osobistym nadzorem. W związku ze zbrodnią o wymiarze politycznym proszę też o rozważenie zmiany kwalifikacji prawnej tego czynu na zbrodnię przeciwko państwu polskiemu. Zwracam się z prośbą o podjęcie priorytetowych, natychmiastowych działań w celu ujęcia sprawców tego haniebnego czynu i przykładnego ich ukarania oraz o informowanie mnie na bieżąco o postępach w śledztwie. Podpisano Władysław Kosiniak-Kamysz i tak dalej. No przyznacie, że pismo jest dobre. Tylko co z tego dalej wyniknie? To trzeba sprawdzać, pilnować i wymagać od ministra obrony.
Pismo, jak rzekłem, ładne. Ale co dalej? Pytanie jest bowiem inne. Dlaczego wojsko boi się reagować? Dlaczego musimy to wszystko oglądać? Czy wojsko nie ma procedur, które chronią żołnierzy przed takimi atakami? Poraża mnie też to, że oficerowie po raz kolejny siedzą cicho, gdy plugawiony jest polski mundur. Powoli tracę również więc szacunek do sztabu generalnego. Macie obowiązek strzec honoru żołnierza polskiego. To bardzo źle wróży, gdy cywilni zwierzchnicy z politycznego wyrachowania, i wcale tutaj nie mówię o ministrze obrony, mówię raczej o Koalicji Obywatelskiej i Platformie Obywatelskiej, szczególnie o Donaldzie Tusku. Gdy ci politycy wchodzą w przestrzeń, w której zaczynają się dla wojska sprawy najważniejsze, a nie ma dla wojska rzeczy ważniejszej niż morale. Jeżeli żołnierze będą bali się reagować, to po co nam takie wojsko? Jeżeli młodzi ludzie będą widzieli, że nie mają wsparcia przełożonych, będą wojsko opuszczać i zajmą się czymś bardziej opłacalnym. Wy myślicie, że w wojsku to jest taki miód? Widzieliście, co oni muszą na co dzień przechodzić? Dobrze! Dobrze, trzymać to! Trzymać! Dobrze! Fuck you! Motherfuckers! Niesamowite. Wojsko klnie, prawda? Jakie to straszne i niekatolickie. Wojsko nie może się bać. Czego się boicie? Że was z armii wyrzucą? A po co być w takim wojsku, gdzie ze strachu boisz się zareagować, gdy plują na mundur z flagą i orłem, który to mundur miałeś bronić? To przysięgałeś w przysiędze wojskowej. Jeden z drugim zresztą. I teraz może pojawią się kolejne zarzuty. Co się wymądrzasz? Nie jesteś żołnierzem. Nie jestem, ale akurat przez swoje fascynacje i hobby mam od lat świetne relacje z wojskiem podczas różnych kursów i szkoleń, które przechodzę. Stali widzowie wiedzą, o czym mówię, bo już kiedyś o tym mówiłem, opisywałem. I rozmawiam z wieloma kolegami z różnych służb i nigdy by na takie zachowanie sobie nie pozwolili. Jeden, gdy kazano im się kłuć, a był kapitanem, poszedł do sztabu jednostki i złożył kwit. Wojsko jest od tego, żeby je szanować. Żołnierz od tego, żeby spełniać rotę przysięgi. Politycy, aby budować silne państwo. A czuwaj od tego, aby zawsze mówić waszym głosem. Również dosadnie. Wtedy, rzecz jasna, gdy trzeba. A mówię dzięki mecenasom. Cały ten wysiłek nie byłby możliwy, gdyby nie wasze wsparcie. Sam bym tego po prostu nie uniósł i o to w tym wszystkim chodzi. Programy na kanale Marek Miśkoczuwaj powstają dzięki waszemu zaangażowaniu, a za to jak zwykle kłaniam się państwu w pas. I dzięki temu nie ubywa mi w jakimś tam dużym stopniu z domowego budżetu, który przeznaczony jest, jak sama nazwa wskazuje, na dom. Bez was czuwaj, aby nie było. Jeżeli ktoś z państwa byłby natomiast zainteresowany dołączeniem do zaszczytnego grona mecenasów i ma życzenie wynagrodzić mi wykonywaną tutaj pracę i nie zraża się, ale przede wszystkim wierzy w to, że to, co wspólnie tutaj robimy, ma sens i warte jest kontynuowania, zapraszam do opisu tego filmu i pierwszego komentarza. Możecie postawić nam kawę poprzez serwis Buy Coffee lub przyłączyć się do zrzutki. Są tam również inne metody wsparcia. Codziennie można nas natomiast wspierać, słuchając muzycznych audycji na Czuwaju od godziny 9. Dzięki temu oszukujemy ten... algorytm. A na odchodne. Obrzydzić wszystko, co polskie. Taki jest cel tych wszystkich telewizyjnych mędrków w ładnych garniturkach. Taki mają wybór dziś wasze dzieci. Albo telewizje o niczym, albo vlogerzy idioci. Zobaczcie, co oglądają na TikToku wasze dzieciaki, kiedy was nie ma. Jest też inny wybór. Prawda. Podana nieraz szorstko. To prawda. Ale szczerze. Uważam, że taką ją wam przedstawiam. A dziecku, że tam Miśko z okienka raz czy dwa, co czwarty program powie soczyste słowo, można wytłumaczyć, że tak wygląda świat, a facetowi zależy. Ty nie powtarzaj. Dorośli mają swoje sprawy, dzieci swoje. A z tą antypolskością? Co myślicie, że politycy tego nie widzą? Że wszystko można rzucić na karb ich nieudolności? To jest pewien sposób, aby nas zakodować. A skoro większość z nas jest co do tego przekonana, jeżeli nie mamy w tej materii żadnych złudzeń, że próbuje się nas kodować, to już jesteśmy w lepszej pozycji startowej, bo mamy tego świadomość, a to już bardzo dużo. Nie jesteśmy więc wcale na takiej straconej pozycji, jak nam sugerują, jakby mogło się wydawać. Społeczeństwo się wybudza i być może jakaś część tego społeczeństwa zamieni się niedługo w naród. W naród, czyli we wspólnotę jednego celu. A tym celem jest wielka, katolicka Polska.
A wy się nie obrażajcie. Nie obrażajcie na te mocne słowa. W życiu są takie momenty i takie chwile, w których słodkie opowieści i szukanie koncyliacyjnych rozwiązań, okraszonych bogatą nawet polszczyzną, są gorsze niż nazywanie rzeczy po imieniu. I brzydzą mnie bardziej niż soczyste nazwanie tego plebsu tak, jak powinien być nazwany. Jest to zwyrodniały plebs, który powinien być poddany społecznemu ostracyzmowi. Tam powinien być gaz, pałki, paralizatory, a jak to nie pomoże, to przeładowanie grota. A gdyby któryś z nich po pijaku czy naćpany jakimś mefedronem wyciągnął nóż i zabił żołnierza, to co, znowu składalibyśmy kwiaty? Pół Polski by jechało na grób? Prezydent by zrobił przemowę? Dajcie tym ludziom do kurwy nędzy się bronić! Każdy, kto zachowuje się w ten sposób, kto atakuje polskiego żołnierza, pluje na polski mundur fizycznie, powinien być wykluczony z naszej społeczności. Jeżeli państwo zarządzane dziś przez para mężczyzn, białorycerzy, wykolejeńców, słabe kobiety ze słodkimi dzióbkami, składający ręce w piramidki w telewizjach i śpiących do późna premierów, nie jest w stanie zareagować, to reagować musi naród. Dziękuję za wasz poświęcony czas. Jest on dla mnie najcenniejszy.